Czy będziemy razem szczęśliwi? Takie czytanie walentynkowe proponuję dzisiaj kartom Lenormanda i zapraszam Was wszystkich serdecznie. Być może myślicie o jakiejś osobie ukochanej i zastanawiacie się, czy w ogóle będziecie razem szczęśliwi. Czy jest to możliwe, ponieważ dużo być może jakichś kryzysów, problemów. Zobaczmy dzisiaj, co powiedzą karty Lenormanda na ten temat. Na to pytanie, co odpowiedzą karty. Witam serdecznie oczywiście wszystkich i starych subskrybentów, nowych subskrybentów i nowych słuchaczy, którzy pierwszy raz tu zaglądają. Proszę, zasubskrybujcie mój kanał. Z dzwoneczkiem u góry byście dostawali powiadomienia od YouTube'a o rozmaitych moich wróżbach kolektywnych. Zapraszam do lajkowania, komentowania. Wszyscy komentujcie, zostawcie tutaj znak, że jesteście, czytacie, patrzycie, słuchacie, oglądacie. Ważne, by podkreślić swoją obecność na kanale, bym wiedziała, kto jest, kto ogląda, jakie energie są. Czyli zostawcie swoją energię w komentarzu. Zapraszam na wróżby indywidualne, miłosne, walentynkowe, lustro, rozkład kart na Wasze pytania, prognozy związku. Mój e-mail znajdziecie w filmiku, pod filmikiem, w komentarzach. Piszcie na mój e-mail, na mój adres e-mailowy loelia.orakel@gmail.com, a ja podam Wam warunki takich wróżb indywidualnych. Czy będziemy razem szczęśliwi? Powiedzcie karty, czy będziemy razem szczęśliwi? Czy będziemy razem szczęśliwi? Powiedzcie karty, czy będziemy razem szczęśliwi? Czy będziemy razem szczęśliwi? Tutaj coś się zakończyło. Potrzebna jest wielka transformacja w Waszej relacji, żebyście byli szczęśliwi. Coś zakończyło się, jest kryzys, umarło lub tak jak teraz jest, nie może dalej być, ponieważ jest frustrująco, turbulentnie. Jesteście niezadowoleni. Śmierć mówi przede wszystkim o transformacji, o potrzebie konkretnej, radykalnej przemiany w Waszej relacji. Zobaczmy, co dopowiedzą karty na ten temat. Jakieś problemy, komplikacje, być może toksyczna relacja, pełna bardzo zawiłych spraw, trudnych do rozwiązania, lub jakaś konkurentka, która tu wkroczyła jako osoba trzecia do Waszego związku i zatruwa Waszą relację. Jakieś trudności, być może są to trudności, jeśli nie z osobą trzecią, związane równie dobrze na przykład z wielkimi problemami, na przykład nałogiem, nałogi, zawikłania czy chorobowe jakieś problemy, które tutaj są, które są bardzo skomplikowane. Ale chcecie to uleczyć, chcecie nowy początek, chcecie nową szansę. I tutaj on, przede wszystkim osoba, o którą pytacie, osoba ukochana, patrzy w kierunku przemiany, w kierunku nowej szansy, nowej próby Waszej relacji, by wyjść z tych wszystkich zawikłań, by wyjść z tych wszystkich tutaj komplikacji, które doskwierają bardzo poważnie tej relacji. Osoba Wasza ukochana patrzy w kierunku naprawy tego związku. Szczury, maski. Dwie negatywne karty. Trzy negatywne karty, które się już tutaj pojawiły w tym czytaniu. Komplikacje, toksyczna relacja, toksyczne sprawy, problemy, straty poprzez te problemy, turbulencje, zawiłości, szkody wyrządzone poprzez jakiś fałsz, zdradę, nieszczerość, ukrywanie swoich prawdziwych uczuć autentycznych, zagrywanie na dwa fronty, na trzy fronty, nieszczerość. Nieszczerość i przede wszystkim nieufność w tym związku. I poprzez to są straty. Być może tutaj była jakaś zdrada. Rzeczywiście być może jest jakaś osoba trzecia w postaci tej żmii, tak? Ekspartnerka lub jakaś partnerka trzecia, która się tutaj na trzecią wpycha w tą relację, zatruwa tą relację.
Być może zdrada właśnie z tą osobą trzecią, która spowodowała no, straszne, ogromne, potężne, poważne szkody w tym związku. O tym musicie porozmawiać, musicie wyjaśnić. Sytuacja jest napięta, sytuacja jest frustrująca, nerwowa, niepokojąca. Uważajcie, by przy tych rozmowach nie doszło do jakichś awantur, kłótni, ostrych wymian zdań, ponieważ jest tutaj bardzo duża nerwowość widoczna na tej karcie. I uwaga, kochani, byście byli szczęśliwi w tej relacji, musicie w ogóle wyjaśnić tutaj niesamowicie potężne problemy zawikłania, zdrady, nieszczerość, nieufność, zagrywanie nieszczere na dwa lub trzy fronty, zdrada być może i straszne szkody, lęki też, które Wam kierują tutaj w tej relacji z powodu nieufności, nieszczerości, z powodu jakichś nieszczerych intencji któregoś z Was lub obojgu z Was, być może zdrady, być może tego właśnie, że ktoś tutaj z Was lub oboje, nie daj Bóg, jesteście nieszczerzy w stosunku do siebie, nieufni. Także tutaj trzeba to wszystko przegadać, wyjaśnić. Przede wszystkim karta śmierci mówi o tym, by zakończyć tutaj takie nieszczere jakby ze sobą gry, by tą nieszczerość, nieufność, być może kłamliwość zakończyć i zupełnie radykalnie przetransformować, przepraszam, zmienić ten związek. Czyli ten związek, byście byli szczęśliwi, musi przejść potężne, ogromne, poważne, radykalne zmiany. Tak tylko pod tym warunkiem jakby będziecie mogli być w ogóle szczęśliwi. A w wypadku, kiedy zostanie tak samo jak jest, ta nieszczerość, nieufność, kłamliwość, jeśli zostanie tak jak jest, to na pewno szczęścia w tej relacji nie będzie. Ponieważ no, wypadły też bardzo negatywne karty. Także transformacja, zupełna przemiana, zupełna odnowa tego związku, zaczęcie wszystkiego od nowa, lecz na innych warunkach. To jest niezbędne, byście byli w ogóle szczęśliwi w tej relacji. Ciężkie pytanie i ciężkie czytanie, powiem szczerze, ale życzę Wam, żeby te walentynki Wam pomogły być może w odnowieniu dobrych, pozytywnych wibracji w tym związku. Życzę Wam, by Święty Walenty Wam w tym czasie dla zakochanych, w czasie miłości, właśnie odnowy być może w pewnych relacjach, by Wam pomógł, by Was dał jakby wsparcie, tak? Także tego Wam życzę i do usłyszenia już wkrótce.